Top 100 rzeczy, których błyskawicznie ma zabraknąć w sklepach w razie sytuacji awaryjnej. Miejsce 42. Zapałki, w szczególności takie, które zapalają się o każdą powierzchnię. Bezdyskusyjnie zapałki będą znikać ze sklepów. W pierwszej kolejności znikną te długie i grube zapałki do rozpalania grilli i domowych palenisk. Nimi się po prostu najwygodniej operuje, kiedy musimy zapalić na przykład ognisko. Zapalniczki oczywiście też będą znikać, ale o zapalniczkach to chyba akurat była mowa w pierwszej dziesiątce. Zapałek i zapalniczek nigdy za dużo. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby chronić się przed wilgocią, bo zapałki wilgotne nadają się wyłącznie do wyrzucenia. Oczywiście nadają się też do spalenia, ale nic nimi nie zapalicie, bo wilgotna zapałka po prostu się nie zapali.